Na wybory, proszę pana, trzeba poprzeć Minojmana. To polityk bardzo równy, jedyny prawdomówny. On swą myślą nas ozłoci, że głosują wszak idioci. Niektórzy nie chcą tak kaczyzmu, wolą czar kryminalizmu. Siedzi w biurze łoś kobieta, a no i czyta se Oneta. Artykuły te kochane są z przestępstwa opłacane. Sprzeda miejski grunt włodarzyk, co Kasie tylko marzy. Działkę medium on odpali, by korzystnie napisali. Na wybory, proszę pana, trzeba poprzeć Minojmana. To polityk bardzo równy i jedyny prawdomówny. Na wybory, proszę pana, trzeba poprzeć Minojmana. To polityk bardzo równy i jedyny prawdomówny. Za pieniędzy takich kupę pisą tam, obrobią dupę, że to robią wszak od wieków. Debil wierzy w treść tych ścieków, że wyborcy to idioci. Neumann myślą nas ozłocił, gdyby przyłapał Neumana, że zabija ludzi z Gana. Gdyby widział łoś wyraźnie, że to Neumann killer właśnie, nie uwierzy moja miła, prasa by go oczyściła. A do tego jeszcze sądy, co Stalina pomną rządy, łańcuchami potem brzęczą, aby chronić swych przestępców. Na wybory, proszę pana, trzeba poprzeć Minojmana. To polityk bardzo równy i jedyny prawdomówny. Na wybory, proszę pana, trzeba poprzeć Minojmana. To polityk bardzo równy i jedyny prawdomówny. Niezależna łże bez końca, że to sprawa szokująca. Co za bzdura, stary, czujesz? Prawda mądrych nie szokuje. Mądry ceni, proszę pana, słowa prawdy od Neumanna. I dlatego proszę wierzyć, Nobel jemu się należy. Ale stary literacki, za odwagę panie chwacki, a nie Jobel więdną rzęsy, jak Miłosza czy Wałęsy. Na wybory, proszę pana, trzeba poprzeć mi Neumanna. To polityk bardzo równy i jedyny prawdomówny. Na wybory, proszę pana, trzeba poprzeć mi Neumanna. To polityk bardzo równy i jedyny prawdomówny. Na wybory, proszę pana, trzeba poprzeć nam Neumanna. To polityk bardzo równy i jedyny prawdomówny.